mojej mamy jest specjalny regał, gdzie trzyma wszystkie moje nagrody, puchary, wszystkie pasy. Tam leżą, chciałem pas na biurze zabrać do mamusi i zrobić zdjęcie, ale nie mogę. Tak zaczęła się seria pytań od odpowiedzi. Dobrze, okej, jedziemy. Tylko mnie stopujcie. Stasiu, co największy problem sprawiało ci w tej walce? Bo było widać, że cały czas nie czuliście dystansu. Strasznie dużo klinczów w tej walce było. Zderzaliście się głowami. Czy tak było ślisko faktycznie, powiedzmy, już po iluś walkach, że nie można było kopać? Nie. Wszystko było okej, tylko Radek obrał taką taktykę, że on wchodził w klincz głową. Co widać na mojej twarzy, on wchodził w klincz w głową. Nie dało mnie... Gdzieś poniekąd go rozumiem, nie dało, zabrał mu większy atut, że nie rękami nie mogę go utrafić ręką i zabierał mu największy atut, gdzie wchodził głową w klincz i kopał kolany. No, to miało taką taktykę, no i to mu się udało, nie? Podobno Radek ma złamaną szczękę. Ty czułeś, że trafiłeś gdzieś w czwartej rundzie? Nie czułem, gdzieś w czwartej, nie wiem, może trafiłem, może nie czułem, tego szczerze powiedzieć nie czułem. Pamiętasz przebieg rund? Gdybyś mógł powiedzieć, w którym momencie wydawało ci się, bo na końcu podniosłeś ręce i czułeś, że wygrywasz. Jak ty to odbierałeś? Tak z przebiegu rund, gdybyś mógł powiedzieć. Czułem, że wygrywałem, bo nie widziałem, że mu tak dobrze zaliczą te wszystkie kolana, które wlatywał mi po klinczu, nie? Że to, no to jednak no, tym w moim takim odczuciu na gorąco, tym nabrał najwięcej punktów, że to chodził głową i tym kolanem gdzieś ten kopo. Moim zdaniem tym nabrał więcej punktów, nie? A na początku te silne low kicki, bo jednak on więcej kopał niż ty, to zresztą tradycyjnie, bo ty jesteś, wywodzisz się z boksu, zresztą on też, ale on dzisiaj więcej kopał. Dzisiaj więcej kopał, jego low kicki nie zrobiły na mnie całkowitego wrażenia. Wiedziałem, że on będzie kopał te lowy, szykowałem pod to akcję na wejściu, zabierałem nogę, co niejednokrotnie, ale potem już obrałem taką taktykę, że będę niego wchodził na spotkanie mu pod ten low kick, bo zauważyłem, że on jak bije low kick, opuszcza rękę. No to elementy taktyczne, nie będę zdradzał wszystkiego, bo może jeszcze będzie druga walka, dlatego nie będę zdradzał wszystkiego, co tam miałem w zanadrzu. Nie? No to ja chciałem wyczekać na jego low kick i go spotkać, co zresztą chyba mi się udawało, nie? Parę razy mi się udało na low kicku zejść i zadać parę ciosów. Przez grzeczność nie zaprzeczę. Stasiu... To jest wasze prawo. Stasiu, powiedz mi tak... Rozważasz rewanż w tej chwili, tak? Bo wygląda na to, że jesteś zadowolony mimo porażki ze swojego występu. Jestem zadowolony, bo gdzieś poniekąd ja miałem swój game plan. Może nie zrobiłem go w 100%, ale większość tego game planu, co chciałem, to zrobiłem. Nie? I dlatego ja starałem się walczyć. Nie myślę, co może zrobić, tylko starałem się ułożyć swój game plan i starałem się go wykonać. Nie? No mój game plan trochę on pokrzyżował poniekąd z wejściem w clinch, ale tak się potoczyło, to była walka. Chciałem to przełamać, ale no niestety. Powiedz, bo w narożniku twoim były trener Radka. To miało znaczenie, że jednak sparaliżowaliście ruchy częściowo Radka, ten game plan Andreja Molczanowa. No nie wiem, czy my staraliśmy się go wykonać, my po prostu, bo Dima jest moim wieloletnim przyjacielem i poprosiłem go, żeby on także mi pomógł ze swojej perspektywy w przygotowaniu się do walki. No, my prawie, że narożnik prawie cały więcej mieliśmy Białorusinów niż Polaków. Czyli był Andrzej Molczanow, Dima, Dmitry Kartel, Białorusin, Aleksander Kruk, Białorusin, no i ja Białorusin, byłem kolejny. Nas było czterech na wszystkich. Chyba Artura Gwoździa widziałem tam. No, a to Gwoździe jest prawdziwy Polak, nie? No. To może dostanie obywatelstwo teraz. Ja, że może, ja mu załatwię. Obywatelstwo? Nas. Tak. Mamy fajny kraj, luźny, dlatego nie wdajesz się w nic, to jesteś mile widziany. Teraz do Grodna można pojechać na dzień bez wizji. Nie możecie zaprzeć. Do mojej rodziny, do mnie można przyjechać w gości na 10 dni bez wizy. Bardzo chętnie. Stasiu, dziękujemy bardzo. Gdybyś chciał jeszcze podziękować ewentualnie komuś za ten występ, jeśli ktoś jest taki, tak? Tak, chciałem podziękować swojej rodzinie, swoim sponsorom, wszystkim, nie tych długo wymieniać. I podziękować Arturowi Gwoździowi firmy Artnox, który mi pomógł w przygotowaniach. Dlatego się boisz, że mówisz.
Tak. Dlatego ja patrzę, czy nie. Chciałem wszystkim podziękować, Bogiem, moim sponsorom, wszystkim. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.